Cześć, czołem. Po rekordowym lipcu przyszedł na rekordowy sierpień. Z tym, że lipiec był najgorętszy, a sierpień chyba najzimniejszy. Nikt o tym nie mówi, ale tak mi się wydaje. Kto to widział? Jadę do roboty, a tu 7 stopni na liczniku. 7 stopni. No to jest jakaś, powiem, paranoja. Czegoś takiego jeszcze nie grali. I zastanawiam się, czy kilku roślinek, na przykład jak taka alokazja, nie wnieść do domu. Alokazja, tutaj to drzewko takie egzotyczne, chyba też wniosę do domu. Jak ono się nazywało? Kurde, nie widzę. Puchowiec chyba jakiś. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. On już tak przyżółkuje się pomalutku, taki żółtawy się robi. No i cały czas leje. Zobaczcie, jakie chmury. Atomowe. Pada, pada, pada. Nie jak wściekłe, ale pada. Cały czas pada. No i jest zimno. A woda plus zimno równa się gnicie. I to jak złoto. Się właśnie zastanawiam. Pamiętacie daktyla, którego ratowałem? Jest cały mokry. Nie mam gdzie go schować, takiej wielkiej donicy. No gdzie go będę chował? No i w dalszym ciągu jest mokry i pewnie w dalszym ciągu będzie usychał. Jak na złość, człowiek chciał coś naprawić i ten. Co tu następne? Ta drago, dragon, dracena. Też chyba bym wniósł, a już ładnego liścia kolejnego wywala. No nie wiem, zastanawiam się cały czas, to nie, to jest odporne, tamto wszystko jest odporne. A o zahamowaniu wzrostu to już nie wspomnę. Naprawdę wszystko się przyhamowało i to dość ostro. Czekam już, kurczę, mać pół miesiąca na kwiatuszki na oleandrze. No i one są, ale takie biedne. Oczywiście, co teraz się stało? Rozpadało się. Woda w basenie jest tak zimna, że nie ma, dzieciaki nie mają jak się bawić. No i co mogę powiedzieć jeszcze? Kolokazje chyba są odporniejsze od alokazji. Banany, Grandnine. Jest naprawdę ciepłolubny i Cavendish. Można byłoby też wnieść do domu. Jest też ciepłolubny, wywija lufę. Teraz jest 15 stopni. Rano było 12, czy jakoś tak. A wczoraj było 7. No to jest 7,5 dokładnie. To jest jakaś ten... Kurczę, przy koszeniu trawy chyba ułamałem gałązkę od figi. No to wiecie, co trzeba zrobić. Klas, 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 do wody ukorzenić. I to będzie taka figa, która wytrzymuje minus 20 w gruncie. Rośnie i ma mnóstwo owoców. Oczywiście nie zdążę ją dojrzeć, bo mamy pogodę, jaką mamy. Nie wiem, co z plumerią. Plumeria chyba jest wysoko temperaturowa. Chyba też będzie trzeba ją schować. Kurczę, jak nigdy teraz muszę się zainteresować i poczytać, bo to już nie są żarty. To już nie jest śmieszne. Alokazje są tak wielkie. Kurczę, moja dłoń do porównania. I tam następna jeszcze większa. Cholewcia, Grandnine. Nie wspomnę o bugenwillach, ładnie kwitną, słońca nie ma. Topią się w wodzie. Wszystko się topi w wodzie. Co o tym sądzicie? Co myślicie? Chować czy zostawić? Podobno wrzesień ma się poprawić. Jeszcze z początku września ma być tak zimno, a potem ma się coś poprawić. Jak myślicie? Piszcie w komentarzach. Taki króciutki filmik dzisiaj tylko, bo jestem strasznie ciekawy. Są te deszcze. Nie wiem, czy to zakryć, czy nie, ale latem nie powinno się nic stać. Coraz bardziej zacina deszczem. W ogóle dzisiaj cały dzień pada, cały. W tym roku nie narzekają na suszę. Na pewno nie. Nawet po trawie widać, co zawsze żółta była. W szczególności z tamtej strony, przypalona pomimo podlewania, i tak była przypalona żółta. Tak teraz wszędzie jest zielona, no i rośnie jak na drożdżach. Nie wiem, tej trawie nie przeszkadza niska temperatura.
koszona 3 dni, jakie 3 dni temu? Koszona 2 dni temu i zaraz będzie zaś trzeba kosić. Rośnie jak na drożdżach. No. I wróciłem do punktu wyjścia. Oleandra też by trzeba było schować. On chyba też wysokotemperaturowy. Jak jest zimno, to po prostu nie kwitnie. A jest zimno. I teraz pytanie, czy go też schować? Gdzie ja to przede wszystkim schowam? O, ale się rozpadało teraz, ale jeszcze się poświęcę dla was. Ta Nikola, Nicole, co to było? O kurde. Myślałem, że wrosła. No, wrosła. Jakieś robale. Nie wiem, co to za robale, ale jak to się nazywa? Sterlicja. Chyba też by trzeba było schować. Nic, będę musiał przygotować taką parapetówę. I raz, dwa, trzy, cztery rośliny przenieść do domu. No nie ma wyjścia. I chyba tak zrobię i zabieram je chyba od razu, ale zaczęło padać. Dobra, trzymajcie się. Yo!